Dzień dobry, cześć. Ja się nazywam Martyna Wojciechowska. Jestem prezeską Fundacji Unaweza i inicjatorką projektu Młode Głowy – Otwarcie o zdrowiu psychicznym. I dzisiaj chciałabym z całego serca podziękować prezydentowi miasta Inowrocław za wspaniałą inicjatywę i za wiadomość, która do mnie dotarła, że wszystkie miejskie szkoły w Inowrocławiu przystępują, szkoły podstawowe, przystępują do projektu Młode Głowy – Otwarcie o zdrowiu psychicznym, do naszego programu profilaktycznego Godzina dla Młodych Głów, w którym obejmujemy już tysiące młodych ludzi w Polsce. Ale to jest szczególna inicjatywa i bardzo bym oczywiście marzyła o tym, żeby prezydenci innych miast poszli w ślady pana prezydenta i żebyśmy mogli docierać z naszym programem profilaktycznym, całorocznym, darmowym, bezpłatnym programem profilaktycznym, także do innych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce. A projekt Młode Głowy – Otwarcie o zdrowiu psychicznym powstał po to, żeby wspierać młodych ludzi, żeby mówić o zdrowiu psychicznym, ale też żeby dawać konkretne narzędzia. Wiemy, z jak wielkim kryzysem mierzą się dzisiaj młodzi ludzie, z kryzysem psychicznym. Blisko milion młodych osób w Polsce może doświadczać kryzysu psychicznego i rolą nas, dorosłych, jest wesprzeć Was, młodych. Dlatego korzystajcie z tego narzędzia, rozmawiajcie z nami. My, dorośli, też potrzebujemy dużo się nauczyć od Was i dowiedzieć się też, jak możemy Was wspierać, co możemy robić, żeby Wam po prostu się żyło lepiej. Dlatego dziękuję za tę inicjatywę i zachęcam do tego, żeby działać, wspierać i żeby mówić o zdrowiu psychicznym otwarcie. Młode głowy, bo my jesteśmy dla wszystkich młodych głów, bez wyjątków, ale tylko razem możemy zmienić ten świat na lepsze. Dlatego przypomnę, że samo hasło Unaweza, nazwa naszej fundacji, znaczy możesz, bo każdy z nas może, a rzecz w tym, że razem możemy więcej.